To może teraz takie pytanie, które ono de facto nie jest związane czy ściśle, może inaczej, jest ściśle związane z informacją o wynikach kontroli, aczkolwiek nie było bezpośrednim przedmiotem badania. I sądzę, że jest to pytanie do pani doktor Koziołko-Zakowskiej, dlatego że chcę zapytać o diety, o to, czy my wiemy, co jeść i jak to jest z tym zbiorowym żywieniem, bo wiadomo, że otyłość jest związana i z całą pewnością i faktycznie jest związana z tym, co jemy i jak jedzenie na nas wpływa. Natomiast no, jak to wygląda? Bo przykłady są bardzo różne, niestety zazwyczaj niezbyt inspirujące, żeby nie powiedzieć pesymistyczne. No, niestety wiele badań wskazuje na to, że dzieci w Polsce odżywiają się niewłaściwie. Powszechne są niedobory wapnia, żelazu, jodu, czy też innych substancji, chociażby niezbędnych kwasów tłuszczowych, co oczywiście jest konsekwencją niewłaściwie zbilansowanej diety. Ostatni raport profesor Fijałkowskiej z Instytutu Matki i Dziecka, który podsumował ten czas pandemii, no, też wyraźnie pokazał, jak bardzo duży problem z odżywianiem mają polskie dzieci. Oczywiście tam również aspekt tego zamknięcia, ale to nie zmienia faktu, że odżywiamy się niewłaściwie i myślę, że dużo tutaj czynników ma na to wpływ. Niemniej jednak ważnym aspektem jest brak edukacji żywieniowej i takiej szerzej, powiedziałabym, prozdrowotnej w szkołach. Dlatego, że kilka godzin w roku na temat zasad żywienia, omówienie piramidy zdrowego odżywienia, to na pewno nie wystarczy do zbudowania zdrowych zwyczajów, nawyków. Dlatego, że oprócz wiedzy do wyrobienia nawyku potrzebna jest również praktyka, potrzebna jest obserwacja tego, zwłaszcza u dziecka, który obserwuje rodzica, nauczyciela, tego, jak jedzą dorośli. No i niestety organizacja w szkole, organizacja żywienia w szkole też nie pomaga w zdrowym odżywianiu i właściwie krótkie przerwy, pięciominutowe, stołówki, na których kolejki, które powodują, że dzieci właściwie nie zdążają zjeść obiadu, czy też po prostu mają na to bardzo mało czasu, więc no, nie ma tu miejsca na zdrowie, ani na zdrowe odżywianie. I jeśli to się nie zmieni, to naprawdę trudno nam będzie też w takim sensie populacyjnym zmienić i zadziałać profilaktycznie, bo szkoła odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu nie tylko nawyków żywieniowych, ale przecież nasze dzieci w szkole spędzają czasami połowę dnia. No więc jeśli tam nie odżywiają się dobrze, bo nie ma na to miejsca, to nawet jeśli te śniadaniówki są przepiękne, zdrowe, to jeszcze musi być na to czas, prawda? I to naprawdę jest ogromny problem. W mojej ocenie bardzo duży, bo ja pytam pacjentów, jak jedzą, bo zawsze o to pytam w tej swojej diagnozie, to przeważnie problem skupia się na szkole. Nie mam czasu, nie zdążam zjeść lub po prostu nie mam obiadu w szkole i nie mam takiej możliwości. Więc ta profilaktyka jest najważniejsza, to o tym wiemy, wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć. Bardzo ważny problem w mojej ocenie to również brak dostępności do porady żywieniowej w koszyku świadczeń gwarantowanych, dlatego że, moi drodzy Państwo, no nie każdego stać na to, aby pójść prywatnie na taką konsultację. Tymczasem wkłada się w obowiązki innym specjalistom, lekarzom, pielęgniarkom, edukację żywieniową, kiedy ci specjaliści naprawdę mają inne swoje zadania i niejednokrotnie po prostu nie mają na to czasu. Nawet jeśli się to napisze, że oni mają tą edukację prowadzić, to wielokrotnie mimo dobrych chęci po prostu nie ma na to czasu. Więc gdyby taka była dostępność, to się już troszkę zmienia, ale pewnie jeszcze tych zmian jest potrzebnych więcej, byłaby po prostu większa możliwość zasięgnięcia takiej porady, bo czasami rodzic po raz pierwszy słyszy różne ważne rzeczy w gabinecie u mnie teraz w ramach projektu, które są takimi, powiedziałabym, oczywistościami, które wydaje się
rodzice, czy w ogóle ludzie dorośli powinni wiedzieć, prawda? Więc mamy jednak braki takie u podstaw, powiedziałabym, tej edukacji w ogóle prozdrowotnej, bo przecież my mówimy o stylu życia. To nie jest tylko dieta, tylko aktywność fizyczna, która też wpisuje się w ten czynnik powodujący otyłość. No i na koniec bardzo mamy tak naprawdę programy świetnie funkcjonujące, od których możemy się uczyć. Mam na myśli programy miejskie, które łączą właśnie szkołę ze specjalistami, z zawodami medycznymi, gdzie się łączy tak naprawdę różne działania. Edukuje się personel, mam na myśli personel obsługujący, prawda, catering czy też kuchnię szkolną. Przykładem takiego programu jest program Gdański 60-14 dla zdrowia, gdzie docent Brzeziński i nasza tutaj koleżanka doktor Metelska koordynują, więc jest kogo się uczyć, tylko trzeba pewne wzorce wdrażać i kontynuować to, co już jest dobrze robione. To widzę, że wiele pracy przed nami, tak systemowo i społecznie, natomiast ja jeszcze myślę o jednej kwestii, bo stawiając się w miejscu takiego rodzica, który jest zabiegany, bo takie mamy czasy, więc on jest zabiegany, ma otyłe dziecko, chciałby mu pomóc, nie bardzo wie, ani ma też pomysł na to, skąd czerpać wiedzę, która będzie właściwa. Gubi się w tym wszystkim. Być może panie mają jakieś, nie chcę tego nazwać historią sukcesu, ale de facto tak jest, może historię ku pokrzepieniu serca i ku inspiracji z własnej praktyki, w których możemy zobaczyć właśnie, że coś się diametralnie zmieniło. Takich historii to pewnie byłoby wiele. Statystyki mówią, że ludzie leczący chorych na otyłość nie mają zbyt wielu sukcesów. To jest niestety przykra prawda, że ta choroba dla wielu osób jest chorobą nieuleczalną, z którą oni będą musieli żyć całe życie. Ale przez to, że ostatnimi laty trochę zmieniło się podejście do pacjentów z otyłością, do leczenia otyłości, że hasło jedz mniej, więcej się ruszaj już nie jest hasłem przewodnim ludzi, którzy zajmują się specjalistów, którzy zajmują się leczeniem otyłości. My bardziej skupiamy się w tym momencie na dobrej diagnozie, zdiagnozowaniu pacjenta, zdefiniowaniu problemu i dobraniu sposobów leczenia dla niego najbardziej odpowiednich. Przychodzi mi do głowy przykład takiego nastolatka, który w zasadzie od wczesnego dzieciństwa borykał się z problemem nadwagi, takim był zawsze najcięższym dzieckiem w klasie. Natomiast w momencie, kiedy zmarł mu tata, ta sytuacja go trochę przytłoczyła, no nie znajdował też za bardzo wsparcia w mamie, która sama miała problemy z depresją, również z pani z otyłością, ze stanem przedcukrzycowym, z nadciśnieniem tętniczym. I ten pacjent trafił do nas na samym początku, jak program się uruchomił, przyprowadził go kolega, który był jednym z naszych pierwszych pacjentów. Co ciekawe, on ani nie wymagał bardzo dużo wsparcia lekarskiego, jeżeli chodzi o zasady zdrowego żywienia, to w zasadzie też je znał. Natomiast potrzebował ewidentnie jakiegoś wsparcia w osobach dorosłych i trafił na taką osobę na zajęciach z rehabilitacji, z fizjoterapii, gdzie przekonał się, że można zacząć trochę inaczej żyć. Ten chłopiec zaczął regularnie trenować, namówił swoją mamę na to, żeby podjęła z nim codziennie jakąś aktywność fizyczną i w tym momencie szykujemy się do wypisania tego pacjenta tak naprawdę z programu. On już nic więcej od nas nie potrzebuje. To jest człowiek, który całkowicie zmienił swoje życie zmieniła też jego mama. Oni nadal dużo ważą, więc w sensie diagnostycznym nadal można u nich rozpoznać otyłość, ale to są osoby, które już to kontrolują, które są w stanie z tego wychodzić. U mamy jak w tym momencie nie ma już powikłań metabolicznych otyłości i wydaje się, że są absolutnie świadomi zagrożeń też, które wynikają z nawrotowości tej choroby, są gotowi, żeby już ich na szerokie wody wypuścić, tak? A sytuacja dosłownie też sprzed kilku dni, kiedy trafił do mnie pan z otyłością znacznego stopnia, z powikłaniami, już po chirurgicznym leczeniu otyłości, objęty
opieką ośrodka zajmujących się tego typu leczeniem u dorosłych. Przeprowadził swoją 6-letnią córeczkę, która no może nie otyłość znacznego stopnia, ale już znaczny nadmiar masy ciała. I przyprowadził ją, mówiąc, że on zna zasady zdrowego żywienia, on już teraz wie, co powinien zrobić, on by tylko chciał, żeby za kilkanaście lat jego córka nie musiała być pacjentem tego samego ośrodka, w którym on jest teraz. Pomyślałam o tych sukcesach, o których tutaj mówimy, to chciałabym podkreślić, że miarą naszego sukcesu nie jest ilość kilogramów, które zrzucili nasi pacjenci, dlatego że celem również tego programu i samego leczenia otyłości nie jest istotna redukcja, duża redukcja kilogramów, ale właśnie ta zmiana, o której tutaj rozmawiamy, czyli zmiana stylu życia lub najlepiej by tak było, a czasami takie małe zmiany w tych obszarach, czyli pacjent zaczyna jeść śniadanie, ale nie jadł go wcześniej. Pacjent zaczyna jeść warzywa, bo nie jadł ich w ogóle. To są takie bardzo prozaiczne rzeczy, ale które wymagają ogromnego wysiłku od tych pacjentów, bo ta zmiana zawsze jest trudna. Ja dzisiaj miałam w gabinecie pacjenta, chłopca, który był właściwie przerażony tym, że on jakąkolwiek zmianę będzie musiał wprowadzić. No bo to jest tak, że my z jednej strony nie zakazujemy, w takim sensie nie narzucamy pacjentom właśnie rygorystycznych zakazów, bo wiemy, że się to nie sprawdza, ale jakaś praca musi być wykonana. I teraz za każdym razem jest to trudne. Dla jednego bardziej, dla drugiego mniej. A takim przykładem, który mnie chodzi po głowie, to z kolei jest dziewczynka, która choruje na zespół Downa. To jest taki przykład, który właściwie pokazuje, że w sytuacji, powiedziałabym, idealnych warunków kontrolowanych, tak bym to nazwała, te zalecenia, które my dajemy, są skuteczne. Ponieważ jest to dziewczynka, która no, jest bardzo zależna od swoich rodziców, bardzo podporządkowana tutaj opiekunom i bardzo taka no właśnie dokładna. I ona faktycznie zastosowała się wraz z rodziną do tego schematu, który myśmy ustalili w sposób taki zero-jedynkowy. I ona ma świetne efekty, również w postaci redukcji wagi. No ale oczywiście to jest taki ideał, ponieważ normalnie dzieci nie są tak podporządkowane nam, rodzicom. I bardzo trudno jest nam no, kontrolować dziecko w każdym obszarze. Dlatego też leczenie otyłości właśnie z tego powodu jest trudne. I oczywiście młodsze dziecko pewnie jesteśmy w sposób bardziej świadomy i możemy go bardziej kontrolować. No ale już nastolatek zupełnie nam się pod tej kontroli wymyka i dlatego też tych trudności pewnie jest więcej. Ale myślę, że każdy nasz pacjent to jest osobna historia i u każdego pewnie odnalazłybyśmy jakieś małe sukcesy, chociaż oczywiście są również porażki, bo to, co koleżanka powiedziała, czasami ktoś nie jest gotowy do takiej zmiany lub po prostu no, inne czynniki decydują o tym, że się z programu wypisuje. Ja chciałam zadać jeszcze pytanie, ono troszkę zawisło, czy przeewoluowało w inne rejony. Pytałam o osoby, które nie mają środków, nie mają możliwości, są zabiegane rodziców zazwyczaj. Skąd mogą czerpać wiedzę taką, która będzie wiedzą dobrą, właściwą, która poprowadzi ich w te dobre rejony? Co Panie mogłyby poradzić? No, na pewno te informacje można czerpać z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. To jest centrum, które jest, to jest strona internetowa, która jest wiarygodna, która udostępnia rzetelne informacje, czyli Państwowy Zakład Higieny i dawny Instytut Żywności i Żywienia. Te informacje tam są rzetelne, wiarygodne i na pewno można tutaj polecić tą stronę. Zresztą ośrodek ten bardzo aktywnie działa w mediach społecznościowych, też ciekawe posty na temat żywienia, diety pojawiają się pod tym, pod właśnie pod szyldem tej organizacji. Niewątpliwie jest dużo stron internetowych, które są prowadzone przez prywatne osoby, co do których kompetencji no, nie zawsze mamy pewność, czy one, czy wiedzy, czy wykształcenia
kształcenia, czy ona jest wiarygodna. I tutaj nie wiem, na ile my mamy na to wpływ, chyba nie mamy w dzisiejszym świecie, żeby przesiać te informacje przez sito i wyłonić z nich te, które są rzetelne i prawdziwe. Bo ja mam z tym ogromny problem, szczerze mówiąc, wielu pacjentów przychodzi z informacjami, myślę, że tu koleżanka też to potwierdzi, bo które są po prostu nieprawdziwe i jakby obalamy ciągle mity. Na pewno trzeba powiedzieć, że takich miejsc brakuje. Narodowy Fundusz Zdrowia też próbuje pewne informacje żywieniowe przekazywać i myślę, że jest to też miejsce, do którego można w niektórych sytuacjach pacjentów odesłać. Ponieważ zmierzamy powoli do końca naszej rozmowy, chciałabym zapytać Pani o taką rzecz, która nas w Izbie zawsze bardzo interesuje, a mianowicie czy i co środowisku dała ta kontrola Najwyższej Izby Kontroli? Bardzo chciałam przede wszystkim podziękować Państwu za podjęcie tego tematu, za podjęcie się tej kontroli. I kiedy Państwo zaprosiliście mnie przed kontrolą do takiego panelu ekspertów, żeby Państwu doradzić, co tak naprawdę należy skontrolować, i spotykaliśmy się kilkakrotnie, Państwo uczyliście się, jak ten system funkcjonuje, jak działa. Nie zdawałam sobie sprawy, że pokłosie tej kontroli będzie takie duże. To jest bardzo pozytywny wymiar tego, co Państwo zrobiliście. To nie była tylko kontrola o charakterze informacyjnym czy represyjnym, jak niektórzy Państwa kontrolę postrzegają, ale przede wszystkim ta kontrola uzmysłowiła nam, specjalistom leczącym otyłość dziecięcą, takim trochę osamotnionym i rozproszonym, jaka jest skala tego problemu. I my sobie tak do końca nie zdawaliśmy sprawy ze skali problemu, ponieważ w Polsce nie są prowadzone żadne rzetelne, ogólnokrajowe statystyki dotyczące leczenia otyłości, diagnozy otyłości, jej powikłań, tego, co się z pacjentami dzieje. Po drugie, w końcu zauważyliśmy, że oprócz nas, profesjonalistów pracujących w tym, no jak już powiedziałyśmy dzisiaj, niedoskonałym systemie opieki zdrowotnej, zainteresował się tym problemem, i to zainteresował się nie jako jednorazowym postem, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, ale postanowił troszkę głębiej do tego sięgnąć i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. W efekcie nad problemem pochyliło się także Ministerstwo Zdrowia, bo Państwo sformułowaliście pewne wnioski po tej kontroli i widzimy bardzo aktywne działania Ministerstwa Zdrowia. Przyznam szczerze, że ja od niemal 20 lat zajmuję się leczeniem otyłości dziecięcej i jeszcze takiej aktywności dotychczas nie odnotowałam w mojej pamięci. To jeszcze nie są rezultaty, które byśmy mogły Państwu dzisiaj powiedzieć, że jest konkretnie to i to, ale wiemy, że pewne rzeczy się dzieją. Jeżeli będzie dalej szło w to w dobrą stronę, to być może za jakiś czas doczekamy się naprawdę konkretnych rozwiązań, ponieważ minister rozmawia z ekspertami. Mieliśmy panel ekspertów zorganizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli, gdzie gościem był pan wiceminister Miłkowski, który bardzo zaangażował się w ten problem, szukając, próbując znaleźć konkretne rozwiązania. Na takim gruncie naszym, no to nasz Międzykliniczny Ośrodek Leczenia Otyłości Dziecięcej jest tak naprawdę wynikiem kontroli, ponieważ po przedstawieniu dyrekcji szpitala panu dyrektorowi Wojciechowi Cyrulowi wniosków z Państwa kontroli, doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie taki ośrodek stworzyć, że wymaga to trochę wysiłku, trochę zaangażowania, trochę przeorganizowania pewnych przyjętych dotychczas praktyk, ale udaje się to zrobić. Państwa publikacja ma także wymiar społeczny. No widzimy, co dzieje się w mediach, że ten problem jest zauważalny. W ostatnim czasie w Krakowie, gdzie pracujemy, organizowana jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna pod hasłem Smoczy apetyt na zdrowie, w której inicjatorem jest Teatr Groteska, czyli instytucja kultury. Absolutnie nie jest to instytucja związana z szpitalami, ale we współpracy właśnie z profesjonalistami, jak również przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, taka szeroko zakrojona akcja edukacyjna kierowana właśnie do nauczycieli, do rodziców i do dzieci jest prowadzona. No i przede wszystkim tutaj myślę, że Agnieszka zaraz to uzupełni, zdecydowanie zmieniło się postrzeganie roli dietetyka w systemie opieki zdrowotnej.
Tak, jeśli chodzi o ten zawód, to na pewno wiele się zmienia, wiele jeszcze pewnie powinno się zmienić, ale niewątpliwie chociażby ostatnio przegłosowana w Sejmie ustawa o zawodach medycznych, która reguluje pewne kwalifikacje tegoż zawodu i wielu innych. Myślę, że jeszcze bardzo ważna rzecz powinna tutaj paść, a mianowicie w międzyczasie niejako pewnie również konsekwencji różnych aktywności, które się teraz zadziały, powstało Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości Dziecięcej, które mamy przyjemność tutaj też reprezentować. I to jest też, myślę, taka organizacja, która mamy nadzieję też będzie pomagać pacjentom, bo też skupiamy właśnie specjalistów z różnych dziedzin, którzy tematem otyłości dziecięcej są zainteresowani. Jeśli chodzi o perspektywę dietetyka, to ja mogę powiedzieć z własnych obserwacji i doświadczeń, że ta rola zawodu zdecydowanie jest wyższa. Przede wszystkim koledzy lekarze, ale również inni dostrzegają potrzebę takiego specjalisty w swoim zespole. Niejednokrotnie słyszę opinie, zwłaszcza wśród pediatrów, bo wśród nich z nimi pracuję, że bez tego specjalisty właściwie czasami terapia jest niemożliwa, bo jest bardzo dużo dietozależnych chorób, której dieta jest metodą leczenia. I myślę, że to też Państwa kontrola pokazała braki w systemie w zakresie możliwości dostępu do tego specjalisty, a trzeba podkreślić, że tych specjalistów na rynku, ci specjaliści na rynku są. Oni są dostępni, co też zresztą w trakcie tej debaty, o której koleżanka powiedziała, Państwa debaty, było powiedziane. Trzeba z nich tylko zaczerpnąć, trzeba ich po prostu wykorzystać, bo oni są dostępni, ale jakby nie ma dla nich miejsca w systemie. Chociaż tak jak powiedziałam, to się już zmienia. Pewnie życzyłybyśmy sobie, żeby się więcej zmieniało w pediatrii, bo więcej zmian teraz dotyczy POZ-ów i jakby możliwości konsultowania dla osób dorosłych, no ale być może jest to przyszłość, którą będziemy obserwować. Państwo w swojej kontroli podkreśliliście również brak szkoleń lekarzy, zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ rzeczywiście takich dedykowanych z zakresu leczenia otyłości dziecięcej szkoleń, kursów no nie było. To się zaczyna zmieniać też między innymi dzięki aktywności Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej, ale myślę, że z dumą mogę powiedzieć, że pod koniec ubiegłego roku jako jeden z pierwszych krajów na świecie doczekaliśmy się pierwszych polskich rekomendacji dotyczących leczenia otyłości dziecięcej. I to jest, proszę Państwa, no niebywała historia, ponieważ pięć towarzystw naukowych, lekarskich, bardzo poważnych, bardzo wpływowych, dogadało się między sobą i sformułowaliśmy wspólne zalecenia. My zawsze mamy problem z tym, bo u nas zawsze formułowanie pewnego rodzaju rekomendacji czy zaleceń, które mają zintegrować interesy różnych grup zawodowych, lekarskich czy środowiska medycznego w ogóle, no jest trudne. Tutaj mamy sytuację bez precedensu, mamy modelowe rekomendacje w tej chwili wydane również w języku polskim, dystrybuowane przy współpracy z wydawnictwem Medycyna Praktyczna do lekarzy rodzinnych, do pediatrów i to jest bardzo istotne, bardzo istotny krok, ponieważ są to nie tylko rekomendacje dla lekarzy. W tych rekomendacjach znalazła się również część dedykowana temu, co powinni robić rodzice, co powinni robić nauczyciele i w końcu, co powinny zrobić osoby i instytucje odpowiedzialne za organizację systemu opieki nad pacjentami pediatrycznymi z otyłością. Myślę, że bardzo nas to cieszy, bo taka jest nasza rola, żeby informacje o wynikach kontroli były wykorzystywane przez obywateli, przez społeczeństwo i prowadziły do zmian, do tych zmian, które sprawią, że wszystkim nam się będzie żyło lepiej, a w tym wypadku zdrowiej, pełniej i chyba szczęśliwiej. Także
Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja chciałabym Państwu jeszcze przypomnieć, Państwu, którzy nas będą słuchać w formie podcastu, czy być może oglądać, że z pełną treścią informacji o wynikach kontroli, a także z jej skrótem, a także z transmisją z panelu ekspertów, który miał miejsce chociażby w grudniu ubiegłego roku, do którego obejrzenia też zapraszamy, mogą Państwo te wszystkie informacje przeczytać na naszych stronach www.nik.gov.pl. Paniom bardzo, bardzo z całego serca dziękuję za obecność, za znalezienie czasu, ale także za ogrom pracy, zaangażowania we współpracę z nami, ale przede wszystkim wprowadzenie pacjentów i w tworzenie takiej przestrzeni innowacyjności i elastyczności, która prowadzi do synergii, do wzmocnienia tych dobrych zmian. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.